Publiczne żłobki przedszkola przeżywają prawdziwe oblężenie. Obecnie nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych, dlatego władze Wałbrzycha zapowiadają tworzenie nowych placówek. Opiekę dla najmłodszych Wałbrzyszan oprócz placówek prywatnych zapewnia obecnie 6 żłobków samorządowych. Choć kilka lat temu było ich mniej i wydawało się, że budowa nowych to niepotrzebny wydatek, teraz okazuje się, że rodzice prawie biją się o miejsca w placówkach publicznych. Z list rezerwowych, które są przy każdym żłobku tworzone, wynika, że jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie 100 takich miejsc należy dla zapewnienia tychże potrzeb utworzyć. I tak właśnie od września już będą trwały bardzo intensywne prace przygotowawcze do tego, aby w miesiącach jesiennych kolejne miejsca w żłobkach samorządowych zostały uruchomione. Planujemy ponad 100 zwiększenie tego obecnego limitu miejsc. Większość nowych miejsc powstanie w żłobku, który obecnie jest budowany przy ulicy Truskawieckiej na Nowym Mieście. Będzie ich około 60. Pozostałe zostaną utworzone w istniejących już żłobkach, ponieważ zezwalają na to obowiązujące od początku tego roku nowe przepisy. Co natomiast z nieco starszymi dziećmi? Tu sytuacja wygląda podobnie. Większość z ponad 700 miejsc w placówkach publicznych jest zajęta, dlatego miasto zamierza poszerzyć ofertę dla przedszkolaków. O ponad 100 takich miejsc będzie więcej od września bieżącego roku. Związane to jest z uruchomieniem nowego przedszkola w formie zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Limanowskiego. Tam znajdzie się miejsce dla 75 dzieci. Jest też planowane, w tej chwili przygotowywane otwarcie kolejnych publicznych grup przedszkolnych na Podzamczu, gdzie to zapotrzebowanie jest największe. Co ważne, dzięki projektowi realizowanemu przez Fundację Edukacji Europejskiej 100 nowych miejsc w przedszkolach będzie bezpłatnych. Rodzice ponosić będą jedynie opłatę za wyżywienie. Również w nowo powstającym żłobku przy ulicy Truskawieckiej planowany jest wzorem innych placówek kilkunastomiesięczny projekt bezpłatnej opieki żłobkowej.